Witam wszystkich. Dzisiaj wybierzemy się na kolejne rozpoczęcie sezonu motocyklowego do miejscowości Bolek Stary. Jest to miejscowość oddalona od Rzeszowa o ponad 10 km. Jest to też ciekawa lokalizacja dla tego miasta i jak ktoś jest w okolicy lub mieszka w Rzeszowie, może sobie zrobić ciekawą przejażdżkę i zobaczyć nowe miejsce, o ile już nie był. Sam zlot odbył się 14 kwietnia. Rozpoczął się mszą o godzinie 13. Po mszy świętej nastąpiło poświęcenie motocykli i przejażdżka. Tak w dużym skrócie to wyglądało. Trzeba też dodać, że pogoda dopisała. Było troszkę wiecznie, ale ogólnie upał. Jeśli chodzi o samo miejsce, to skupię się koło głównych wydarzeń, jakie udało mi się znaleźć. To początki kultu sięgają XIV wieku. Na drzewie w puszczy pojawia się cudowny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i szybko zasłynął cudami. Przez kolejny wiek pielgrzymują tam osoby, które chcą wyprosić odpust i miłosierdzie. Na wzgórzu powstają dwie kaplice Matki Bożej i Krzyża Świętego, które w 1420 zostają poświęcone przez metropolitę lwowskiego, księdza arcybiskupa Jana Rzeszowskiego. Tutaj ciekawostka, jego ojciec, czyli Jan Pakosławic, dlaczego nie Rzeszowski, już tłumaczę, w 1354 Kazimierz Wielki nadaje mu miasto Rzeszów i od tego momentu przyjmuje nazwisko Rzeszowski. Był też założycielem pułkodziców rzeszowskich, którzy władali miastem do 1583. Jego pomnik, czyli Jana Pakosławica Rzeszowskiego, możemy oglądać obok zamku w samym Rzeszowie. Wracając do głównego wątku, w 1668 biskup przemyski Stanisław Sarnowski powołuje komisję odnośnie badania cudów związanych z obrazem i komisja uznaje obraz za cudowny. W 1670 opiekę nad kaplicą obejmują Dominikanie i 14 lat później rozpoczynają budowę kościoła. Kościół zostaje ukończony w 1736, a w jego ołtarzu głównym zostaje umieszczony cudowny obraz. W 1701 ojciec Mojecki wydaje pierwszą drukowaną publikację opisującą cuda dokonane za przyczyną Matki Bożej. W tym miejscu zaczynamy fatalny okres dla sanktuarium. W 1794 władze austriackie skonfiskowały srebro i wota z sanktuarium, a w 1821 dobra i dochody konwentu dominikańskiego przeszły na własność rządu austriackiego. Choć kasaty klasztoru nie ogłoszono, to w 1823 nie było już tam dominikańskiego zakonników, a samym kościołem do 1836, czyli momentu, kiedy Dominikanie wrócili, opiekowali się członkowie Bractwa Różańcowego, które funkcjonowało w tym miejscu od początku XVIII wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odbyła się pierwsza koronacja obrazu 15 sierpnia 1919 roku. Korony zostają niestety ukradzione, a żeby założyć nowe, to trzeba obraz ponownie koronować i niestety do tego typu kradzieży doszło tutaj kilkukrotnie i ostatnia koronacja z tym związana odbyła się w 1995. W skład całego sanktuarium wchodzi też źródełko, znajduje się 100 metrów od świątyni, a pierwsze uzdrowienia z nim związane są już notowane w 1336. Kolejne istotne obiekty dla tego miejsca to kaplica Świętego Krzyża, kaplica Świętej Anny i kaplica Matki Bożej Bolesnej, no i oczywiście klasztor. Lokalizację tych obiektów możecie znaleźć na tablicy tuż przy wejściu do sanktuarium. Jeżeli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie może odwiedzić tego miejsca, to na stronach internetowych można wirtualnie podróżować po sanktuarium. Jest też opis miejsc, opis dźwiękowy, jest też opcja języka migowego. Myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o omówienie tego miejsca. To do samego zlotu trzeba mieć na uwadze, że są tam duże podjazdy i skosy. Jeżeli ktoś czuje się niepewnie na motocyklu, to powinien uważać, a do tego polować na miejsce na asfaltowym parkingu. Miejsce na łąkach bywa na dużym skosie, a do tego śliska trawa w niczym nie pomaga. Tutaj na ujęciu niestety nagrało się takie zdarzenie. Zamieszczam to nie w formie jakiegoś tam, nie wiem, piętnowania, tylko żeby dało to do myślenia, że nawet taka głupia gleba może się skończyć tak, że noga zostanie pod motocyklem. Odskakując od kwestii zdrowotnych, warto też pomyśleć o osobach trzecich i sprzęcie. Dodam, że na ujęciach nie wyszły te wzniesienia, skosy i te wszystkie inne rzeczy. Ogólnie też kilka maszyn miało kłopot z tym, żeby złapać przyczepność na tej trawie. A to wszystko to są pojedyncze przypadki, ogólnie było motocykli dużo. Na stronie czytamy, że 1200 maszyn przyjechało. Na koniec dodam, że mi się podobało, było dobrze przygotowane i miejsce ma ciekawy klimat, także w mojej ocenie duży plus. Żeby już tego filmu nie przedłużać, stwierdziłem, że same przejazdy zamieszczę osobno, jeden to będzie wyjazd, a drugi to będzie powrót. W osobnych filmach z datą i opisem, mam nadzieję, że to będzie łatwiejsze w znalezieniu, jeżeli ktoś chciałby się zobaczyć lub pooglądać maszyny, jakie były. To tyle ode mnie, dziękuję za obejrzenie filmu, dziękuję za wszystkie pozytywne oceny i komentarze i być może do usłyszenia.